W Wałbrzychu w większości miejsc odbyły się imprezy mikołajkowe. 6 grudnia każdy z nas chciałby stać się dzieckiem i 6 grudnia każdy z nas gdzieś tam wraca do swojego dzieciństwa, gdzie świat pokryty śniegiem, gdzie renifery zwiastowały przyjście świętego Mikołaja, który niósł worek pełen prezentów. I jak to w zwyczaju bywa, największą pod względem ilości wydanych paczek oraz liczebności uczestników była ta w dzielnicy Biały Kamień. Jest nasza telewizja, twoja, jest Wałbrzyszek. Wszystkie media witam serdecznie, gorąco. Witam Radę Miasta Wałbrzycha, ale to dzieci, wy jesteście najważniejsi w tym dniu, bo jesteście. I ze świętym Mikołajem przysiężę do Tomaszem z Panem Jezusem tu, w tym świętym domu. Ponad 600 dzieci oczekiwało na przybycie Mikołaja w kościele pod wezwaniem świętego Jerzego. Mimo zapowiedzi przedstawicieli o tym, że będzie to największa impreza mikołajkowa w całej Polsce, trudno to stwierdzić. Jednak na pewno była to najliczniejsza impreza w całym regionie i w mieście. Choć początki, które rozpoczęły się przed laty, nie zapowiadały, że aż tak się to wszystko rozrośnie. Gdyby nie dobrzy aniołowie z tego miasta Wałbrzycha, byłoby świętemu Mikołajowi trudno zrobić te paczki za pośrednictwem telewizji Twoja. Mogliśmy te paczki wzbogacić i dlatego one są dzisiaj naprawdę przesłodkie. Jak widać, święty Mikołaj odwiedzał i dzielnicę Sobięcin, i Gaj, i Nowe Miasto. Przyjechał tutaj na Biały Kamień do świętego Jerzego, za co jestem wdzięczny. Dziękuję wszystkim ludziom dobrego serca, aniołom, którzy pomogli, a przede wszystkim telewizji Twoja, bo ostatnie te dni sponsorzy nam po prostu dopisali i słodkości przywieźli. Podczas wręczania prezentów okazało się, że udział brały dzieci nie tylko z Wałbrzycha, ale również spoza granic miasta. Nieco inaczej natomiast impreza mikołajkowa wyglądała w dzielnicy Sobięcin. W tym przypadku również spotkanie odbyło się w kościele, jednak tylko przez chwilę, ponieważ cała impreza odbywała się w Radzie Wspólnoty Samorządowej. Dzieci uczestniczące w zabawie najpierw tańczyły przy akompaniamencie muzyki z udziałem Mikołaja, który włączył się do zabawy. Następnie, kiedy wszystkie dzieci dobrze się wybawiły, Mikołaj usiadł i przy pomocy wolontariuszy z Rady Wspólnoty Samorządowej dawał dzieciom prezenty. W podobny sposób wyglądało spotkanie z Mikołajem m.in. w dzielnicy Piaskowa Góra w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha, gdzie Mikołajowi pomagali m.in. proboszcz Stanisław Wójcik oraz radna Renata Wierzbicka.